Siemka. Dzisiaj wlatuje taki napoik Arancia Rossa, jakiś taki z Sycylii. Dostałem do pizzy ostatnio, także spróbujmy. Podejrzewam, że będzie jakiś taki gorzkawy. Całkiem spokojnie za słodki. No dobry w ogóle, nie czuć chemii. Dobra, do rzeczy. Dzisiaj odcinek, którego nie planowałem robić, bo nie jest w moim stylu robić odcinków o najtańszych rzeczach. Ostatnio zrobiliśmy film o najdroższym drwalu, więc pomyślałem, że zrobimy teraz totalną odwrotność tego. Troszeczkę w ramach wyzwania. Dość jak wiecie, mój kanał nie specjalizuje się w robieniu ekonomicznych potraw. Chodzę z założenia, że mój kanał powinien nieść treść taką pozytywną, dobry smak i tak dalej, że to jest najważniejsze w moim kontencie i nie skupiać się na tym, żeby było najtaniej, bo w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy liczycie pieniądze, czy nie, najtańsze produkty najczęściej są słabej jakości, słabego smaku i często bardzo niezdrowe. Chociaż tutaj wiadomo, też nie robię super zdrowych potraw. W każdym razie, do rzeczy. Zrobimy dzisiaj najtańszego drwala, jak tylko się da. Przy okazji, aby żeby nadal smakował dobrze, aby był jakościowo w miarę. Także zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Podliczymy sobie, tu macie cenę finalną jednego drwala według moich obliczeń. Oczywiście mogą się troszkę wahać, ale to jest taki mniej więcej taki punkt, w jakim to będzie oscylowało. Tą cenę możecie porównać do ceny oryginalnego drwala, czyli w okolicach 25 zł, co jest no, dość wysoką ceną. Jednak patrząc na to, jak bardzo się starałem, żeby było najtaniej, to zobaczcie, że nie jest aż tak dramatycznie taniej, bo po prostu w dzisiejszych czasach mamy troszkę drożej generalnie wszystko. Ale myślę, że to i tak jest sukces, bo przede wszystkim wiecie, co jecie, jaki jest skład tego, przynajmniej w większości składników, bo oczywiście możecie, w niektórych rzeczach idziemy na skróty, na przykład w serku można by było go zrobić samemu przy użyciu cytrynianu sodu, to znacie już, bo pokazywałem, wtedy byłoby jeszcze bardziej pewne, bo już ten element serka byśmy odłożyli, który jest no taki, bym powiedział, kontrowersyjny w tym przepisie i bez problemu da się to zrobić na normalnym, naturalnym serze i wiedząc, mając pewność, że nie ma tam żadnej innej chemii i innych dziwnych ulepszaczy i różnych tłuszczy i tak dalej, ale to już by był zbyt skomplikowany przepis, żeby jeszcze to dokładać, chociaż z drugiej strony ile zajmuje za rozpuszczenie takiego sera, to jest parę minut. Także myślę, że może trzeba było tak zrobić, no ale dobra, już zrobiłem inaczej. Także do roboty, zabieramy się za to, zobaczymy jak wyjdzie. Tutaj mamy oryginalnego drwala z żurawiną, spróbujemy mniej więcej go dzisiaj zremajkować i zobaczymy jak to wyjdzie. Zanim zaczniemy, 90% zakupów postanowiłem zrobić w Biedrze, bo ona bez wątpienia jest najtańsza. Zacznijmy od bułek. Możecie bez problemu kupić gotowe. Cenowo zapewne wyjdzie podobnie jak z domowymi, plus minus złotówkę za bułkę. Pod kątem składu i jakości oczywiście polecam zrobić je samemu. Przepis jest na kanale, ale go powtórzę. Na początek tang zong, czyli taki starter. Mleko, woda i mąka. Podgrzewamy, aż wyjdzie pasta i studzimy. Do szklanki mleko o temperaturze około 30 stopni oraz drożdże. Mieszamy i zostawiamy na około 5 do 8 minut. Do miski mąka, cukier, sól. Dodajemy mleko z drożdżami oraz tang zong. Po chwili dodajemy jedno jajko oraz 40 g miękkiego masła. Ciasto finalnie powinno się delikatnie lepić. Formujemy kule i zostawiamy przykryte na 90 minut. Najlepiej w ciepłym miejscu, na przykład w piekarniku z włączoną żarówką. Po tym czasie wyciągamy ciasto, odpowietrzamy, dzielimy na kulki po około 100-115 g, zależnie od tego jak duże chcecie bułki. Układamy na papierze do pieczenia i przykrywamy na przykład drugą blachą na kolejne 90 minut. Ponownie w ciepłe miejsce. Teraz jajko z odrobiną mleka na górę. Jako, że to drwal, na górę bułki możecie dodać boczek, a w połowie czasu wypieku dołożyć ser. 190 stopni, jakieś 16 do 18 minut wypieku. Ser i lekko podsmażony boczek możecie dodać po wypieku i przypalić go palnikiem. Panierka do sera. Bułkę tartą możecie kupić gotową i to będzie najprostsza i najtańsza opcja. Lub możecie zrobić lepszą, grubszą w domu. Chleb tostowy obcinacie z rantów. Podsuszacie, blendujecie, znowu podsuszacie. Najtaniej będzie na kaloryferze. Cebulka prażona jest prosta. Olej, cebulka, trochę soli i cukru. Czekacie i mieszacie. Pamiętajcie tylko, by nie zostawić jej potem na ręczniku papierowym, bo się przyklei. Serki. O camembert możecie zapomnieć w ekodrwalu, tym bardziej, że nie jest on w składzie oryginału. Najtańszy serek, jaki znalazłem, to ten. Występuje w dwóch wariantach. Ten w brzydszym opakowaniu jest najtańszy i lekko bardziej zwarty, więc nada się idealnie. Technika przygotowania serka, ze względu na jego konsystencję, jest dość utrudniona. Testowałem kilka i najprostszą opcją jest zamrozić serek w opakowaniu, a następnie otworzyć go i uformować z niego odpowiedni kształt. Wymaczać w mące. A potem panierować w jajku i bułce dwa razy. Smażymy w oleju z obu stron, póki jest zamrożony, aby się nie rozlał. Jeśli chodzi o przygotowanie bekonu, ja preferuję piekarnik, jednak jeśli oszczędzacie prąd, możecie go usmażyć, a potem w tej patelni smażyć burgera na tłuszczu po boczku.
Wołowina w Polsce ogólnie jest droga, dlatego tutaj z ceny mocno nie zajdziemy. To mięso z Biedronki było najtańsze. Kotlety można formować od naprasta do burgerów lub rancie. Smażenie wołowiny to mega prosta sprawa, odrobina oleju na patelnię, najlepiej żeliwną. Po 2 minuty na stronę i temat załatwiony. Pamiętajcie tylko, że on się skurczy, więc róbcie szerszy niż potrzebujecie. Żurawina zimą jest praktycznie niedostępna i droga, dlatego najtańszą opcją będzie poszukać gotowca w słoiku. Ceny wahają się w granicach 5 do 8 zł, ale znalazłem tańszą alternatywę, dżem z czerwonej porzeczki. Nie ma tak ładnego koloru jak żurawina, jednak smakowo jest zbliżony, no i jest tańszy. Sos typu Big Mac, tutaj sprawa prosta, najtańszy majonez. Musztarda, ocet, pikle, pieprz, papryka wędzona, czosnek w proszku i cebula w proszku. Pora złożyć kanapkę, bułki tostujemy na maśle. Wlatuje żurawina, czyli w tym przypadku porzeczka. Bekon i sałata. Panierowany serek, wołowina. Cebulka prażona, sos typu Big Mac z górną bułką. I proszę bardzo. Eko Drwal, gotowy. Na ekranie widzicie, ile to mniej więcej kosztowało. Dobra, to zobaczmy, co tu wyszło po tych kilku próbach. To była druga. One już troszkę wystygły, bo robiliśmy zdjęcia. No, ale to przynajmniej jest fair, bo oba są wystygnięte. Dobra. Tak wygląda budżetowy, tak wygląda McDonald'sowy. To teraz porównam, czy w ogóle jest podejście. Przekrój podobny. Tu jest jaka paniera gruba, zobaczcie w ogóle. Zwróćcie uwagę, jak połowa sera to jest panierka w maku. No i taniej. Moim zdaniem smak jest dużo lepszy niż tutaj. W sensie wiadomo, to ktoś jest przyzwyczajony do smaku maka, no to będzie może mu bardziej smakować to. Generalnie to jest jakościowo spoko bardzo, zwłaszcza za tą cenę. Jedyny minus to jest niestety, w sensie dla was minus, że musicie poświęcić czas i za pierwszym razem może nie wyjść idealnie. To jest jedyny minus tego rozwiązania, ale cenowo, jak widzicie, jest przepaść. Znaczy, może nie przepaść, jest spoko, bo jest praktycznie 2 razy taniej. Także jest dużo taniej. No i tyle, no. Myślę, że warto spróbować. Oczywiście, jeżeli macie czas, bo wiem, że nawet na Instagramie mi komentowało dużo osób, jak zapytałem, czy ile byście byli w stanie dać za domowego drwala, to dużo osób pisało, że to nie chodzi o kasę, tylko chodzi o czas. Także życzę wam dużo wolnego czasu, abyście mogli eksperymentować i sobie zrobić takiego drwala. Także na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, siemanko.